pomysł na tą książkę wyszedł najpierw od jednego wydawnictwa, którego ty propozycji nie przyjęłaś, prawda? Z tego właśnie powodu. Właściwie to dwóch. Z jakiego powodu? No właśnie z takiego, że bałam się, że to będzie, że to się właśnie wpisze w ten nurt taki bardziej tabloidowy i że będzie, żeby taka sensacja, tak, że to by w kierunku sensacji, no a tego za wszelką cenę przecież chcę uniknąć. I potem zjawił się Jurek Ilk. I potem tak, i potem Jurek z Ilk ze Znaku i uległa. Moja przyjaciółka mi powiedziała kiedyś i wypisałam sobie takie motto, że sztuka pisania jest sztuką skracania, a zwięzłość jest siostrą talentu. Tak, i to jak już sobie napisałaś na kartce, pamiętam, ona leżała zawsze obok, spoglądałaś co jakiś czas i kontrolowałaś, aby się znowu nie zapędzasz rewiry, które niekoniecznie chcesz, żeby się znalazły w książce. Tak. Ale nie, że w ogóle, żeby nie rozdymać, nie tak, rozpisywać, tak, nie... Tak. Żeby zdania były krótkie, lakoniczne. A zobacz, że w ogóle cała sztuka jest na zachowaniu, polega na zachowaniu proporcji, prawda? Tak, żebyśmy tak, my tak. wiedzieli, wiesz, gdzie, żeby coś nie urosło do wielkości jakichś monstrualnych, tak. A inna historia bardzo istotna, żeby nie była przyćmiona jak gdyby tym wszystkim. Tak, to, też jest, to też jest ważne w konstruowaniu takiej opowieści. Kiedyś jeszcze kłóciliśmy. No kłóciliśmy się o też jakby styl. Właśnie, że mnie ciągnęło do tego, żeby on był taki szorstki, taki właśnie taki lapidarny, męski trochę, tak, tak. A Artur, żeby było uroczo. A, i... nie musiało być trochę bardziej czasami, wiesz, żeby było uroczo i miło. Emocją, sentymentem i tak dalej. A co, kochana? Uczuciowością. A ty co? Ty byś co chciała, kochana, teraz w tej sprawie?